Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy Państwa poinformować o ostatnich przedsięwzięciach w zakresie pomocy dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich albo w innych walutach. Jak chcemy im pomóc? Obecna sytuacja na rynku. Sami Państwo wiecie, jesteście tego obserwatorami. Kurs franka szwajcarskiego w sposób szczególnie dotkliwy odczuwają ci, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. Myślę, że wszyscy doskonale obserwujemy, jaka jest sytuacja w Europie i na świecie, i sytuacja zewnętrzna powoduje między innymi, iż kursy walut idą w górę. Cena franka szwajcarskiego jest dzisiaj wysoka. W związku z tym dotyka to kredytobiorców. Mamy pomysł, jak nie ingerując w to, co dzieje się bezpośrednio w gospodarce, bo z jednej strony kursy mają wpływ na tych, dla tych, którzy eksportują. Oni na pewno są z niektórych rzeczy zadowoleni. Gorzej jest dzisiaj z klientami, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. Nasz pomysł przedstawi kolega poseł Neumann. Myślę, że będzie to rzecz ważna dla rynku i dla klientów. Szanowni Państwo, w Komisji Finansów są dwa projekty dzisiaj związane ze sprawami walutowymi. Projekt Platformy, projekt PSL-u. Słyszymy o kilku innych, które są zgłaszane od kilku tygodni, ale nie zmaterializowały się w Komisji. Jako że czas nieubłaganie biegnie do wyborów i zostały tylko kilka posiedzeń, więc musimy procedować dość szybko, żeby jakiekolwiek przepisy uchwalić. Dlatego jako że trafiło do podkomisji do spraw instytucji finansowych oba te projekty po to, żeby przygotować jeden wspólny projekt. Zdecydowałem o tym, że w piątek po głosowaniach ta podkomisja się zbierze i ten projekt, który złożył PSL i ten projekt Platformy wspólnie będzie procedować. Jesteśmy po rozmowach, jesteśmy w porozumieniu z naszym koalicjantem. Przygotujemy jeden wspólny projekt i ten projekt będzie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, gotowy do głosowania, więc jeżeli wszystko będzie zgodnie z założonym przez nas harmonogramem, to na przyszłym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie i trzecie czytanie i ten projekt zostanie uchwalony. Projekt, jak powtarzam, oparty na projektach Platformy i PSL-u, bo tylko te dzisiaj są w Komisji Finansów. On zakłada możliwość spłaty w walucie, której ma się kredyt, bez dodatkowych opłat, bez dodatkowych prowizji wszelkich kredytów, które się brało. To znaczy nie rozgraniczamy kredytów na kredyty jakieś konsumpcyjne, mieszkaniowe, samochodowe czy jakiekolwiek inne. Wszelkie możliwe kredyty, jakie są dzisiaj na rynku dostępne, będą kredytobiorcy mieli możliwość spłacać w tej walucie. Uzgodniliśmy z kolegami z PSL, że odstępują od tego postulatu wprowadzenia średniego kursu Narodowego Banku Polskiego jako zbyt niebezpiecznego zapisu, jeśli chodzi o potem możliwość zaskarżenia go do Trybunału, bo ingeruje to w gospodarkę i może naruszać zasady równości partnerów na tym rynku. Naszym zdaniem sprawa załatwiona będzie jeszcze przed wakacjami i we wrześniu ta ustawa będzie mogła obowiązywać. Ona znacząco ułatwi życie kredytobiorcom, bo każdemu, który dzisiaj posiada kredyt we frankach, szczególnie we frankach, bo ta waluta dzisiaj jest szczególnie przewartościowana i kurs jest wysoki, niewspółmiernie wysoki tak naprawdę do wartości realnej tej waluty. Zyskają po kilkadziesiąt do kilkuset złotych, zależnie od wielkości kredytu i banku, w który mają kredyt, bo są dzisiaj banki, które spready walutowe, czy te marże na walucie traktują w sposób przyzwoity i to jest marża 2-3, góra 4%, ale są banki, które mają kilkanaście procent tej marży. Jest to naszym zdaniem wykorzystywanie pozycji zupełnie monopolistycznej w stosunku do klienta. Chcemy przewrócić proporcje, chcemy przewrócić to, że to bank będzie o klienta zabiegał, a nie będzie na nim wymuszał wyższe opłaty, które nie były przyjęte w umowach kredytowych. Nie dotykamy umów kredytowych, dotykamy tej części działania banku, który nie jest związany bezpośrednio z kredytem, tylko z zakupem waluty w danym banku. To należy też rozróżnić. My nie ingerujemy w kurs franka, nie ingerujemy w umowę kredytową. Ingerujemy tylko w przymusowy zakup waluty w danym banku po cenie, którą bank ustala arbitralnie, kompletnie, czasami nie związanym z rynkiem walutowym. To jest nasz pomysł. Mamy wsparcie koalicjanta. Większość klubów także pozytywnie ten projekt patrzy. Wiemy o innych pomysłach. Mam nadzieję, że te pomysły nie będą się materializowały już w nowych ustawach, raczej w poprawkę do tego, co
nad czym będzie pracowała podkomisja, właśnie po to, żeby zakończyć te prace przed przyszłym posiedzeniem i móc tę ustawę uchwalić na przyszłym posiedzeniu Sejmu.